Siemanko, wracamy po dłuższej przerwie z odświeżonym kanałem, czego przedsmak mogliście zobaczyć już w nowym intro. Wbrew pozorom nie wyjechaliśmy na wakacje, a ciężko pracowaliśmy po to, aby 5 sposobów było jeszcze lepsze. Mamy mnóstwo pomysłów, ale żeby dwa razy się nie powtarzać, zapraszam Was do kliknięcia w kartę, gdzie znajdziecie film z naszą zapowiedzią i dowiecie się z niej o wszystkich nowościach. Dziś bierzemy się za pierwszą z nich, czyli format, w którym tworzymy rzeczy do określonej kwoty. Tym razem postanowiliśmy, że będzie to banknot z Bolesławem Chrobrym. Oczywiście wiecie, że to jest 20 zł. A już za tydzień kolejna nowinka, a co to będzie, oczywiście przekonacie się za kilka dni. Tymczasem zapraszam wszystkich tych, którzy czekali na walentynkowe patenty do naszej playlisty, gdzie wśród filmów naszych i skrytnych babek na pewno znajdziecie coś dla siebie. Dość gadania, zaczynamy! Tak to już jest, że postęp technologiczny idzie w tak zawrotnym tempie, że dopiero co kupiony sprzęt zaraz zostaje zastąpiony jakimś nowym. Stary monitor, który wylądował gdzieś w jakimś zachowajku, można jeszcze jednak z powodzeniem wykorzystać. A to za sprawą specjalnych okularów rodem z filmu o Jamesie Bondzie. Jeżeli nie macie na stanie starego monitora LCD, to możecie go kupić na aukcji już od 10 zł. Ale żeby nie było, do naszego rachunku przyjmiemy, że kosztował on jakieś 14 zł. Okej, okay, mam monitor, więc ściągam obudowę, wyjmuję bebechy i zabieram się za odklejanie folii polaryzacyjnej z ekranu. U mnie schodzi ona bez problemu, ale być może będziecie musieli lekko ją naciąć. Robota wykonana, więc teraz dysponujemy sprzętem, na którym obraz w największym skrócie nie będzie widoczny. Świetnie. Żeby to zmienić, zaopatruję się w sklepie w folię polaryzacyjną, taką na ekrany telefonów. Co z nią zrobić? O tym nieco później. Najpierw drukuję sobie szablon okularów, który znajdziecie w opisie pod filmem. Wycinam je wraz z załóżnikami i odrysowuję szkła właśnie na tej świeżutko zakupionej folii polaryzacyjnej. Zaznaczony fragment wycinam z lekkim marginesem, potem odklejam folię zabezpieczającą i przyklejam całość do oprawek. Zostało jeszcze tylko przymocować załóżniki i voilà! Dzięki takim okularom zobaczycie to, czego inni nie będą widzieli stojąc za Wami. Bez żadnego skrępowania. Mam na sobie gustowne okularki, których styl możecie dopasować do własnych potrzeb, wyszukując oczywiście odpowiednią grafikę w sieci. Wszystko zmieściło się w skromnym budżecie 20 zł, więc zakładam słuchawki i zabieram się do pracy. No cześć! Aby nagrywać ciekawe ujęcia, nawet zwykłą komórką, nie trzeba wydawać nie wiadomo jak grubej gotówy. Dlatego dziś pokażę Wam, jak zrobić ciekawy gadżet do telefonu za dosłownie kilkanaście złotych, który przeniesie Was do świata Hollywood. Na początku składam dwa płaskowniki i skręcam je śrubą z nakrętką. Następnie nakładam na nią dodatkowe obciążenie w postaci dużych nakrętek. Gotowy element łączę z wałkiem, dodając z przodu rzep za pomocą zipperów. Teraz do starego silikonowego opakowania lub bezpośrednio do telefonu przyklejam drugą część rzepu. Stabilizator jest już gotowy, więc czas zabrać się za testy. Jak widzicie, dzięki temu amatorskiemu sprzęcikowi za grosze uzyskacie naprawdę profesjonalnie wyglądające ujęcia. Pamiętam czasy, kiedy mało kto posiadał komputer i gry, a żeby dobrze się bawić, trzeba było ruszyć łepetynką. Wtedy też więcej czasu spędzało się na dworze z rówieśnikami, a z nudów tworzyło się różne zabawy. Dlatego dziś pokażę Wam, jak w limicie 20 zł stworzyć coś, co nazwałem bitwa na nakrętki. Zobaczcie. Na początku wyciągam środek z ramki i usuwam blaszki. Następnie na płycie rysuję pole i wklejam ją na powrót w ramkę. Odpowiednio przyciętej kantówce tworzę szczelinę, po czym całość dokładnie szlifuję. Tak przygotowany element wklejam na środku planszy. Teraz nawiercam ramkę od boków i u góry, po czym po bokach mocuję gumki recepturki, a u góry wklejam gwoździe bez łebków. Choć moja gra wygląda niepozornie, to czuję, że będzie można przy niej spędzić sporo czasu. Zaraz też wyjaśnię Wam zasady. Każdy zawodnik rozpoczyna grę z 6 nakrętkami. Gra jest turowa, a zadaniem graczy jest strzelanie nakrętkami przez szczelinę na pole przeciwnika. Jeżeli po strzale nakrętka wypadnie poza pole lub przeleci nad poprzeczką, to przeciwnikowi przysługują 2 ruchy pod rząd. Po oddaniu wszystkich strzałów wygrywa ten, który ma mniej nakrętek na swoim polu, ale dość zasad, zobaczcie jak gramy.
kurde. Factality. Hej! No co za dziad? Jak krzywo to widzę! A cofnął się, cofnął! Teraz ostatnia szansa na... Jeszcze przegrałeś! Dziewczyny, ten pomysł jest dla was. Dobrze wiem, że wybieranie prezentu dla chłopaka, męża czy też dziadka jest bardzo stresujące. Ale okazuje się, że nawet za 20 zł możecie zrobić coś naprawdę fajnego. Po prostu zobaczcie. Na pierwszy ogień idzie gorąca czekolada, którą wlewamy do podłużnego pojemnika. Aby nasze paluszki można było łatwo oblewać czekoladą, nabijamy je na patyczki do szaszłyków. Tutaj taka mała podpowiedź, bo warto pokryć paluszki dwoma, trzema warstwami czekolady, aby było jej po prostu więcej. Czekolada, która spłynęła, nadaje się do ponownego użycia lub po prostu można ją wszamać. Abyście nie musieli się męczyć z dekoracjami cygar i pudełka, w opisie macie wszystko, co trzeba wydrukować, wyciąć i przykleić. Dobra, do 20 zł jeszcze trochę brakuje, dlatego kupiłem drewniane pudełko, które pokrywam lakierem bezbarwnym. Aby pomalować takie pudełko, nie potrzebujecie całej puszki lakieru. Wystarczy, że kupicie browara, pójdziecie do sąsiada i niech wam on troszkę odleje. Będziecie mieli i dobry kontakt z sąsiadem, i pomalujecie to, co chcecie. Dodatkowo warto też zadbać o środek pudełka. Możecie do tego wykorzystać rafię, sianko, czy też coś innego podobnego. A tak prezentuje się efekt finalny. Co prawda wszystkie elementy pojedynczo nie nadają się na prezent. No bo dać komuś paluszki, czekoladę i pudełko osobno, no to troszkę dziwaczne, co nie? Ale po połączeniu, czysty bajer. Mam nadzieję, że mój nowy przerywnik wam się podobał, ale nie o tym mowa. Dzisiaj temat troszkę utrudniony, bo jesteśmy ograniczeni, uwaga, nasze ulubione słowo, pieniążkami. Dlatego pomyślałem, że pokażę wam coś, co właśnie tych pieniążków będzie dotyczyło. Oglądajcie. Na początku wycinam z wałka dwa 9-centymetrowe odcinki. Następnie dokładnie szlifuję końcówki, po czym nawiercam otwory z obu stron. Teraz do jednego z wałków przyklejam taśmę klejącą i doczepiam kawałek papieru. Drugi koniec analogicznie przyklejam do drugiego wałka. Obie rolki mocuję pomiędzy kawałkami za pomocą wkrętów i tych haczyków, po czym zwijam papier. Od spodu wkręcam banknot w zwoje, a żeby papier się nie rozwijał, mocuję ziperek i możemy już działać. Jeżeli oglądaliście film Catch Me If You Can, wiecie, że podrabianie pieniędzy po pierwsze jest nielegalne, a po drugie trudne, dlatego nie będziemy nic podrabiać, tylko stworzyliśmy maszynkę, która te pieniądze stworzy. No i zobaczcie, jak to działa. Wkładam zwyczajną kartkę papieru i zaczynam kręcić. Śmierci. I jak podobał wam się dzisiejszy odcinek? Napiszcie nam w komentarzach, jak postrzegacie nasz kanał po zmianach. Standardowo zapraszam was również do obejrzenia After Scen i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!